Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Proszę Państwa, tak to czasem w polityce jest, że niektórzy się od swoich do niedawna kolegów partyjnych, czy jeszcze obecnych, czy już byłych, zaczynają odcinać. Mieliśmy teraz festiwal odcinania się od pewnego wpisu na X-ie, wpisu, który popełnił mój dzisiejszy gość Paweł Wyżykowski, z którym będę rozmawiał o co tyle hałasu. Witam serdecznie na naszym kanale. Dzień dobry i dziękuję za ponowne zaproszenie. Na początku tylko przypomnę Państwu o kciukach w górę, subskrypcjach, komentarzach i zachęcam oczywiście do wsparcia kanału finansowo, bo jak wiecie Państwo, od 1 lipca weszły podwyżki prądu, które zapewne i nas nie ominą, a sprzęt nagrywający, komputer i tak dalej bynajmniej nie chodzi na wodę. Proszę Państwa, natomiast ad rem, no pojawił się proszę Państwa taki tweet właśnie z imigrantami podpisanymi Nowe Króliczki. No i wywołało to wielkie oburzenie, że to jest odczłowieczanie, że tak nie wolno i w ogóle. To ja może zacznę, zanim całą otoczkę będziemy omawiać, od najważniejszego, co się wbija, prawda, w liceum ogólnokształcącym na lekcjach języka polskiego, od pytania, co autor miał na myśli. No przede wszystkim nie mogę się zgodzić z tezą, że wywołało to jakieś wielkie oburzenie. Oburzenie wywołało po stronie tam lewackiej, natomiast w reszcie społeczeństwa to wywołało wielkie poparcie i wsparcie. I większość, zdecydowana większość reakcji, komentarzy, skala zasięgu tego zdjęcia w porównaniu do tych materiałów krytykujących mnie była miażdżąca. To jest ponad 3 miliony wyświetleń, polubienia, pozytywne komentarze, wsparcie dla mojej działalności. Przecież na portalu X, tam w swoim profilu mam link do zrzutki, to można sobie prześledzić, jak to skoczyło do góry. Więc rzeczywiście tutaj musimy jedną rzecz ustalić. Nie przejmujmy się tym, co myślą o nas nasi wrogowie, ludzie, którzy najchętniej widzieliby nas w dołach z wapnem, a przynajmniej w więzieniu. I to nie za jakieś przestępstwo, tylko za to, że się po prostu z nimi poglądami nie zgadzamy. Jeżeli mamy już to ustalone, no to druga rzecz. Polska granica, wiemy, jest dziurawa. Ale o wiele bardziej niepokojące jest to, że państwo polskie pozwala bezkarnie działać przemytnikom. Dlatego, że wpuszcza różnych podejrzanych według mnie ludzi do strefy przygranicznej, podczas gdy normalni dziennikarze czy ludzie muszą jakieś tam pozwolenia występować albo po prostu dostają mandat za wkroczenie tam. Nie wiemy, co się tam dzieje na tej strefie przygranicznej, no ale możemy się spodziewać, że takie osoby jak Czaban, który się do mnie przecież przyczepił, jak jacyś tam przemytnicy, zabierają stamtąd migrantów nielegalnych, to znaczy klientów, przewodników, przemytników, którzy ich wprowadzają nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej. Ludzi nieprześwietlonych, którzy mogą być mordercami, przestępstwami, gwałcicielami. I ja tych przestępców w Polsce nie chcę, dlatego że my już tutaj mamy duży problem. Ja mieszkam w Siedlcach, niedaleko mnie Łuków, Sokołów Podlaski, Węgrów. Tutaj mamy problemy z migrantami. W Siedlcach w jednym z mieszkań znaleziono 13 na jednej płaszczyźnie, tutaj na kupie, tak? Siedzieli po prostu w kucki w jednym z mieszkań 13 i nikt nie wiedział, kto to jest. Nie mieli dokumentów, nie wiadomo, co oni planowali dalej, czy oni chcieli zostać tutaj, czy jechać dalej. No i jak wiemy, jeżeli ktoś raz popełnił przestępstwo polegające chociażby na tym, że nielegalnie przekroczył granicę, to kolejne przestępstwa przyjdą mu łatwiej, no bo on nie jest tutaj u siebie. Więc jeżeli nie jest u siebie, to nie ma nic do stracenia. Może coś zakosić, może coś podpalić. Hala Marywilska, tak? Może w końcu zamordować czy zgwałcić kogoś
i ucieknie. A dlaczego łatwiej mu uciec? No bo nie jest w żadnych rejestrach, statystykach, nie ma numeru PESEL, nie są zdjęte jego odciski palców i w ogóle my nie wiemy, że on tutaj jest, bo jest nielegalnym migrantem. I cały ten biznes polega na tym, że no, przestępcy, przemytnicy wzbogacają się i im nie na rękę jest to, żeby nagłaśniać tego typu proceder. A ja swoimi wpisami nagłaśniam, że jest właśnie problem, że tacy ludzie się dostają. I oczywiście trzeba wspierać mieszkańców, którzy przejmują ich i oddają ich służbom. No tak, no to już rozumiemy kontekst. Ja się rzeczywiście też zgodzę co do tej pierwszej części, że wywołało to dużo, dużo pozytywnych reakcji. No ale właśnie, to już abstrahując może od tych, przynajmniej na teraz, bo jeszcze potem do nich wrócimy, od tam wszystkich tych aktywistów czy lewicowców i tym podobnych rzeczy. Którzy rzeczywiście no, tam podnieśli klangor. No ale ten klangor wywołał reakcję osób powiedzmy z naszej bańki. Bo nagle wychodzi Sławomir Mentzen na Twitterze, pisze: Wyrzykowski został usunięty z Nowej Nadziei. Bosak pisze, Krzysztof Bosak, że no nie jest w ogóle związany z Konfederacją. No to jak to jest z tą Konfederacją? Jak to jest z tą Nową Nadzieją? Bo widziałem to opłacenie składki, potem mail o utracie członkostwa. Co to był jakiś sąd partyjny, czy co w ogóle? Co się stało? Czy Paweł Wyrzykowski jest nadal Konfederatą? Zasadnicze pytanie. Krzysztof Bosak mnie swego czasu nazwał pierwszym konfederatą. Ja tym pierwszym konfederatą jestem, byłem i już zawsze będę, dlatego że jeszcze w 2012 roku, czyli 12, prawie 13 lat temu, działałem aktywnie na rzecz zjednoczenia wysiłków środowisk wolnościowych i narodowych. I przez to i z jednej, i z drugiej strony miałem nieprzyjemności, bo mnie po prostu uważali za szpiega jednego czy drugiego środowiska, a ja po prostu działałem na rzecz tego, żeby po prostu siły połączyć. I dlatego jestem pierwszym konfederatą. Natomiast tutaj widzę bardzo chaotyczne, nerwowe i takie nielojalne, nie fair, nie w porządku zachowanie rzeczywiście. Możliwe, że ktoś obu panów po prostu wprowadził w duży błąd. Przecież ja z Konfederacją od kilkunastu lat jestem związany. Zresztą Krzysztof Bosak do mnie przyjeżdżał do Siedlec jeszcze wiele lat temu. I rozmawialiśmy o tym zjednoczeniu tych środowisk. I rzeczywiście też Sławomir Mentzen, przecież my mieliśmy kontakt, tak, bezpośredni, face to face, w związku z moimi zadaniami w Konfederacji. To bardzo dziwne, że teraz twierdzą, że od bardzo dawna miałbym niczego nie wspólnego, a jest taka właśnie wersja, że albo od zeszłego roku, albo od maja. Natomiast prawda jest taka, że ja jeszcze w czerwcu, byłem przecież przewodniczącym komisji wyborczej z ramienia Konfederacji, więc no bardzo dziwne by było, gdyby kogoś skonfliktowanego, kogoś wyrzuconego albo wykluczonego Konfederacja miałaby zgłaszać i to, no nie ukrywajmy, znanego, tak, przynajmniej konfederatom wszystkim tym na górze, że mieliby pozwolić na to, żeby ich reprezentował jako przewodniczący komisji wyborczej. No nie sądzę, dlatego że ja od 15, 16 prawie już lat obsadzam komisje wyborcze i nigdy bym do czegoś takiego nie dopuścił, żeby ktoś skonfliktowany z nami, tak, z naszym komitetem, miał zasiadać w komisji. No, to daje się takie miejsca osobom sympatykom, tak, z internetu, albo ktoś przyniósł podpisy i w zamian za te podpisy jest zapisywany do komisji. Natomiast wykluczone by było zapisywanie kogoś, z kim mamy napięku. Chociaż część prawdy jest w tym, że właśnie z pewną częścią Konfederacji jestem skonfliktowany. Ktoś dobrze śledzi to, wie, że odcinałem się od posła Krzysztofa Mulawy za jego zagrywki, za jego sabotowanie działań Konfederacji w naszym regionie, za to, że Urszula Kalinowska, nasza kandydatka, nie doszła do Senatu, nie otrzymała od niego żadnych podpisów ani upoważnień do komisji, została osamotniona z tym, a on jej jeszcze na końcu dobił, że no, pani przecież wybrała współpracę z Nową Nadzieją, więc niech Nowa Nadzieja pani dostarczy podpisy.
no to na coś takiego nie było mojej zgody, nie będzie mojej zgody. Albo współpracujemy, albo się wycinamy. No, Mulawa chce wycinać. No, ja oczywiście jestem tutaj drugi w kolejce do wycięcia za panią Urszulą. No i rzeczywiście nie podobają mi się takie korporacyjne zagrywki w polityce. Dla mnie polityka jest grą zespołową i nawet jeżeli z kimś się nie zgadzam, albo ktoś po prostu zrobi jakieś potknięcie, no to nie oznacza, że mam od razu usuwać całą historię z nimi się go wyrzekać na kilka pokoleń wstecz. Więc to bardzo nie w porządku. Tym bardziej, że Krzysztof Bosak dostał tam community notes, takie informacje kontekstowe podające fakty, tak, że ja rzeczywiście jestem związany z Konfederacją, byłem związany z Konfederacją. Natomiast co do samej partii Nowa Nadzieja, no rzeczywiście trochę muszę ich obronić, chociaż nie wiem, czy to będzie korzystna dla nich obrona, ponieważ po prostu mają straszny bałagan, harmider w partii, nie umieją zarządzać własną partią. Więc no, skoro nie umieją własną partią zarządzać, a myślą o zarządzaniu państwem, no to są rozstawiani po kątach przez koalicjantów i nie dziwmy się, że kolejni nasi kandydaci, kolejni nasi członkowie po prostu skończą jako wycięci przez Ruch Narodowy, a resztki prawdopodobnie będą wchłonięte. Więc no, tak to się dzieje, kiedy partia polityczna jest tylko dodatkiem do pewnej strategii marketingowej, mającej zbudować markę osobistą prezesa, a nie kiedy powinna być organizacją, która rzeczywiście kształci liderów lokalnych, elity, które będą szykowały się do przejęcia władzy w państwie. Nowa Nadzieja niestety sama sobie ławkę skraca, sama się wewnątrz wycina i to w sposób skandaliczny, bo no po prostu wystarczy, że jest się nieprzychylnym wobec prezesa, nie zagłosuje się na Radzie Krajowej tak, jak on chce. On sobie notuje, kto nie zagłosował tak, jak on chce. No i o ile pamiętam, jak pierwszy raz trafiłem do jego notatniczka, to wszystkie osoby, które były wtedy w jego notatniczku, już są poza Nową Nadzieją. Więc no, nie sądzę, żeby na tym polegała budowa partii politycznej, no żeby ona chociaż przynajmniej dobrze, sprawnie działała. Ale no, jak to mówią internauci, panuje tam niesamowity burdel. A ja prostytutką nie jestem, w burdelu się dobrze nie czuję. Dlatego no, swoją działalność teraz opieram o stowarzyszenie Koliber i zobaczymy, może nam się uda dalsza współpraca, bo przecież wspierałem Konfederację Korony Polskiej w ostatnich wyborach, jak i Konfederacja Korony Polskiej wspierała mnie. To też warto przypomnieć i podkreślić, bo kiedy ja miałem konflikt z OMZRiK, albo kiedy ja miałem no, łamiącą według mnie wszelkie zasady logiki sytuację z Wojskiem Polskim przy okazji pandemii, to Grzegorz Braun, a nie Nowa Nadzieja, mnie wspierała. No niestety, tak to jest, jak polityka dla kogoś nie jest grą zespołową, tylko jest takim polem do wycinania jeden drugiego. Myślę, że na tym Polska traci, myślę, że na tym traci Konfederacja. No, co z tym dalej ludzie zrobią? Myślę, że po dwóch ostatnich wpisach właśnie Bosaka i Mentzena dużo ludzi się od nich odwróciło. No i jedyną tutaj latarnią wyznaczającą kierunek Konfederacji staje się Grzegorz Braun. I całkiem zasłużenie, całkiem słusznie. No, profesor Wielomski pewnie by powiedział, że to jest kolejny przejaw wiplerizacji Konfederacji, no czyli tego takiego skrętu do centrum, bo było przecież odcinanie się za gaśnicę, odcinanie się za różne inne rzeczy, teraz jest odcinanie się za ten wpis. No, aż dziw bierze, że nie było odcinania się za ściągnięcie ukraińskiej flagi z kopca Kościuszki. No ale właśnie, dokąd w takim razie Konfederacja zmierza, skoro wystarczy tylko takie tupnięcie, prawda, lewicy, ale innych osób też, nie tylko lewicy, również tam różnych takich, że powiedzmy, no ludzi na przykład typu
typu Stanowskiego czy kogoś tam, którzy są dosyć wpływowi, jeśli chodzi chociażby o wpływ opinii publicznej, i już, prawda, uszka po sobie, nie, to nie my, my się odcinamy, on już w ogóle dawno temu został wyrzucony, no i w ogóle, no to ja też już kiedyś byłem wyrzucany z różnych organizacji, co prawda nie za rzeczy publiczne, tylko za rzeczy, które raczej działy się wewnątrz, no tylko, że w moim wypadku akurat to dochodziło do tego, że kiedy ja miałem zaproszenie do programu telewizyjnego, to moi byli szefowie wyzwaniali do redaktora, żeby mnie, broń Boże, nie zapraszał, no ale on nie zaprosił mnie jako mnie, a nie jako reprezentanta tamtej organizacji. Ale już mniejsza, że tak powiem, o moje przeboje, bo to były przeboje z Młodzieżą Wszechpolską. Natomiast no widzimy, że, prawda, jest tupnięcie nóżką salonu, no i już nie przepraszamy, tak w ogóle, to nie my, nie, my w ogóle nie znam tego człowieka, no ewangelicznie chciałoby się powiedzieć. No i w tym momencie życzę powodzenia Mencenowi czy Krzyśkowi Bosakowi, z całą sympatią oczywiście do tego drugiego, powodzenia w prawyborach. Jeżeli wy się odcinacie od ludzi, to się nie dziwcie, że później w najważniejszym momencie ludzie się odetną od was. No i ja nie wymagam tego, żeby ktoś murem za mną stawał, czy popierał wszystko, co robię, co głoszę, co czyniam, tak? Nie wymagam tego, bo ja sobie sam poradzę doskonale. Ja wiem, co robię, jestem przekonany w 100%, że to jest słuszne i dla Polski, i dla mnie, i dla idei. Natomiast nie wymagam, absolutnie nie wymagam bronienia mnie, nie wymagam tłumaczenia mnie tym bardziej, nie wymagam popierania mnie. Ja widzę, że zwykli ludzie mnie popierają i na tym się skupmy, dlatego że to ci zwykli ludzie w końcu rządzą Polską poprzez to głosowanie w dniu wyborów. I to jest najważniejsze. Natomiast przypodobywanie się, podlizywanie się szefom partyjnym to jest coś, co Polskę niszczy. No, mieliśmy zresztą już na szczeblu parlamentarnym niedawno taki przypadek, że tam pani poseł Matysiak zrobiła stowarzyszenie z posłem PiSu, no i tam już zaczęto ją wyrzucać. No, jak to współbrzmi z hasłem partii Razem, że inna polityka jest możliwa, no to my wiemy, no ale właśnie tutaj też miała być... A ludziom się to podobało, tak? Ludziom się to podobało. Wyborcom się to podobało, bo to tego potrzebujemy, tak? Współpracy ponadpartyjnej nad pewnymi projektami. I tutaj pani Matysiak została zawieszona, tak? No bo no nie wyrzucą jej, bo jest posłanką, ale została niesamowicie zrugana, skrytykowana, zawieszona. I dlaczego widzimisię Żukowskiej ma decydować, ma większe mieć znaczenie niż interes narodowy, interes państwa i wola społeczeństwa, bo społeczeństwu się to podobało. I mi się to nie podoba, takie nakładanie kagańca, trzymanie na krótkiej smyczy i uważanie, że jeżeli ktoś gdzieś idzie właśnie do jakiegoś medium, jak tutaj szanowny redaktor wspomniał o sobie, tak jakby jakąś umowę joint venture podpisał albo umowę niewolnictwa na wyłączność, że pańska twarz należy tylko do nas, tak? Nie, to im ma zależeć na nas, a nie nam ma zależeć na nich. I bardzo dobrze, że niedługo są prawybory w Konfederacji, bo będziemy obserwowali ciekawą woltę, że nagle takie osoby jak ja będą potrzebne, bo trzeba wygrać prawybory. Może być ciekawie. No ale może nie będą potrzebne, no bo tu widzimy, że Konfederacja też miała być jakąś taką inną partią, że miałoby, że powinno być tam właśnie trochę więcej wolności, no bo jak partia wolnościowa, to powinna być wolność, a tam jest zamordyzm, sąd partyjny Nowej Nadziei, działający nierzadko no, na zamówienie, tam usuwający na prawo i lewo ludzi. Sąd partyjny Nowej Nadziei. Niecały sąd partyjny się zgadza z tym, co wyczynia reszta sądu. To też zaznaczmy, tak? Żeby nie było, że każdy w tym sądzie partyjnym to jest jakąś tam pacynką. Nie, nie każdy, tam też jest opozycja, tylko po prostu jest w mniejszości w tym sądzie partyjnym. No jest to sytuacja dla nich niezwykle niezręczna, dlatego że oni się sprzeciwiają, są oburzeni wobec tego, co się dzieje.
Ale no cóż, no są przegłosowywani, tak? No i to jest ta przywara partii politycznych i naszego elektoratu, bo nasz elektorat nie lubi być w partii politycznej. I często do tych partii politycznych wbijają się ludzie, którzy mają złe intencje. I jeżeli oni mają złe intencje, to robią po swojemu, tak? I w tym momencie jest rozbieżność między elektoratem a kierownictwem partii. Gdyby elektorat cały się zapisał do partii politycznej i cały elektorat by wybierał w swojej partii politycznej, kto ma rządzić, kto ma być w sądzie partyjnym i tak dalej, no to to by było lepsze, uczciwsze. Niestety nadal w naszym społeczeństwie pokutuje ta niechęć do członkostwa w partii politycznej, no i na tym korzystają po prostu karierowicze. No i dalej nie będę wymieniał epitetów, ale to jest ta przyczyna, to jest ta przyczyna. A władza deprawuje. Jeżeli ktoś robi sobie prywatny folwark z partii politycznej, kreuje się na ojca chrzestnego, tak jak Mentzen, no to nie dziwmy się, że wkrótce zostanie przy nim tylko najwierniejsza świta biernych, miernych, ale wiernych oraz ludzi, którzy nie mają siły sprawczej i odwagi na tyle, żeby mieć swoje zdanie, żeby mu podpaść. Tylko też mnie śmieszy to porównanie się do Ojca Chrzestnego, no bo przecież Ojciec Chrzestny utrzymywał swoich ludzi, chciał o nich decydować, ale ich w zamian utrzymywał i ich chronił i wstawiał się z nimi, za nimi. A tutaj mamy tak jakby quasi Ojca Chrzestnego, który chce mieć wizerunek osoby, której się nie można sprzeciwić, ale nie daje niczego w zamian, niczego. No właśnie, być może niedługo usłyszymy. Przychodzisz do mnie w dniu prawyborów i prosisz, bym głosował za pieniądze. No ale z drugiej strony, być może to nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy, a jeszcze ważniejsze, kto wyznacza kandydatów, bo być może właśnie będzie wybór między dwoma, tylko między dwoma panami, o których już dzisiaj powiedzieliśmy, między Bosakiem a Mentzenem. No to czy to jest jakiś wybór? To jest chyba żaden wybór. To trzeba wtedy rejestrować Grzegorza Brauna i się nie bać i działać. No, najlepiej by było, ja mam nadzieję, że Grzegorz Braun się na to zdobędzie, już mówi o tym jego otoczenie gdzieś tam półgębkiem póki co, no ale no, mimo wszystko, czy to nie jest to droga, która może Konfederację zaprowadzić, no co tu dużo mówić, na manowce, czy do jakiegoś rozłamu? No ja wiem, że niektórzy pokażą, no ale Marine Le Pen się tak udało, bo ona właśnie też tak poszła do centrum i teraz, no po pierwsze widać, że jej się nie do końca udało, a po drugie we Francji jest taka ordynacja, która wymusza troszkę inny sposób prowadzenia polityki niż u nas. No i tutaj mechanizm prawyborczy też ciekawy, jak będzie skonstruowany. Czy będą podobne przekręty i afery jak prawybory w Nowej Nadziei? I czy ostatecznie będą te prawybory uczciwe, nawet jeżeli Grzegorz Braun będzie do nich dopuszczony? No, możemy tylko na razie gdybać i jakoś dostosować się do sytuacji, która nas zastanie. A w międzyczasie trzeba się sieciować, trzeba łapać kontakty, no a jednocześnie dbać o nasze bezpieczeństwo, o polski interes. Przy czym zaznaczam, że ja w żadnym wypadku nie jestem żadnym ksenofobem czy rasistą. Od 2017 roku Ondrik próbuje mi przykleić tego typu cechy. Daleki jestem od tych cech. A sprzeciw wobec nielegalnej migracji nie ma nic wspólnego ani z rasizmem, ani z ksenofobią. Chociażby Turcy w Niemczech też manifestują przeciwko nielegalnej migracji. Ci, którzy przyjechali legalnie, nie chcą tych nielegalnych, więc nie jest to kryterium rasy, wiary czy narodowości. No dobra, to tytułem podsumowania. Jak daleko ten walec politycznej poprawności jeszcze będzie jechał, dopóki ktoś z tych, no powiedzmy, frontmenów naszego środowiska ocknie się, powie stop. To nie chodzi o to, czy ja będę wicemarszałkiem, czy nie, czy będą mnie zapraszać do TVN-u, czy nie. Tu chodzi o pewne pryncypia i nawet jeśli miałbym uprawiać, cytując Grzegorza Brauna, mistrzostwa w oddychaniu beztlenowym, to trudno. To może tak trzeba i może taka nasza rola, a nie, prawda, płaszczyć się przed tym całym
systemem, który nam zabiera kawałek po kawałku nasze wolności. Mnie to niepokoi, że tutaj ze strony Nowej Nadziei akurat oni nie tyle ulegają przed tym walcem, co oni sami się przed nim kładą z wyprzedzeniem, bo przecież poseł Połuboczek zaproponował, że będzie głosował w jednym z programów telewizyjnych, zaproponował, że będzie głosował za związkami partnerskimi. Mi się słabo robi, przepraszam, jak to mówię, bo... I to jest człowiek, który zastąpił Grzegorza Brauna, dodajmy. Nie można w ten sposób postępować, kiedy okno Overtona jest ciągle przesuwane w lewo i jednocześnie odcinać się od osób prawicowych. Po prostu skończycie marnie, dlatego że odcinacie swój korzeń, a z tymi, którzy już są teraz w centrum, nie wygracie tej rywalizacji, bo będziecie dla nich po prostu niewiarygodną podróbką partii centrowej. A jednocześnie na prawo od was wyrośnie silna, mocna, zwarta, ideowa konkurencja. Nie stańcie się PiS-em, BIS-em czy Platformą Obywatelską 2015 roku, przepraszam, 2007 roku. Nie stańcie się taką partią, dlatego że no, po prostu odetniecie sobie oba skrzydła. I druga rzecz, lojalność jest bardzo ważna. Jeżeli ktoś kogoś podkopuje, to wyjaśniamy wewnątrz. Ja starałem się zgłaszać wszystkie zastrzeżenia, wszystkie krytyczne momenty do wewnątrz, ale nie były podejmowane. Po prostu no, jakoś tam próbowano mówić, tak jak pani w przedszkolu dla dzieci. Pogódźcie się, podajcie sobie rączki, ale tutaj w przypadku Mulawy, tak? Mulawa robił swoje dalej. No i rzeczywiście dzięki temu, że my popieraliśmy Sośnierza, no to na plecach tego Sośnierza wszedł do Sejmu. Szczerze wątpię, że jeżeli dalej będzie ta sytuacja wyglądać w ten sposób, szczerze wątpię, że Konfederacja będzie miała mandat poselski z naszego okręgu. Myślę, że nie będzie miała, jeżeli dalej to się tak potoczy. Dlatego, że ja już w tych ostatnich wyborach powstrzymywałem swoich ludzi, ludzi, z którymi ja mam kontakt, przed tym, żeby tworzyli konkurencyjny komitet konfederatów tutaj lokalnych. No i nie wiem, czy nie żałować tego, że powstrzymywałem ich. Mogłem umyć ręce, nie mielibyśmy kogoś takiego jako posła. No, mam nadzieję, że się wszystko wyklaruje na korzyść dla środowisk patriotycznych, środowisk wolnościowych i narodowych, że te partykularne jakieś interesiki załatwiane kosztem całego projektu no nie przetrwają, że elektorat weźmie się odpowiedzialnie za wspieranie konkretnych osób, które działają tak społecznie, politycznie i będzie je wspierał. Tutaj siebie oczywiście polecam, ale jest bardzo dużo takich osób niewidocznych, które naprawdę uczciwą robotę robią, werbują ludzi, robią konferencje prasowe na ważne lokalne tematy. Widać, że im zależy na idei, a nie na pieniądzach, czy apanażach, czy jakichś stanowiskach. I takie osoby po prostu realnie wspierajcie. Nie chodzi o lajka na Facebooku, czy serduszko na TikToku. Chodzi o to nawet, żeby się z taką osobą skontaktować i powiedzieć jej: słuchaj, dobrze robisz, mogę ci pomóc jakoś. No, niekoniecznie nawet finansowo, tak, ale coś tam poudostępniać, gdzieś tam pójść, zanieść coś tam do urzędu, zapytać, dowiedzieć się, zweryfikować i ci pomóc, tak? No, pomagajcie po prostu takim ludziom, nieskromnie powiem, jak ja, dlatego że ich jest bardzo dużo i oni są po prostu wykorzystywani, dojeni, tłamszeni, a w razie czego wycinani, wyrzucani, odcinają się. No, przykro się to mówi, tak, ale 15 lat ponad działania wyrzeczeń. Poniosłem wiele, wiele poświęceń, takich, których nawet sobie nie wyobrażacie. No i z tego mam po prostu doświadczenie i naukę, przede wszystkim jak nie powinna działać organizacja. Oczywiście ja tę naukę i doświadczenie wykorzystuję w prowadzeniu przez stowarzyszenia Koliber jako skarbnik. Nie chcę popełniać tych błędów, które niszczą inne środowiska, inne partie i które prowadzą do tego, że dana organizacja służy tylko i wyłącznie małej garstce osób przy korycie albo jednemu panu prezesowi, który chce sobie łechtać ego swoją marką osobistą. Nie do tego jest partia polityczna.
To może niech to będzie smutne trochę, ale jednak podsumowanie naszej rozmowy, bo podsumowanie musi być nie tyle wesołe, co prawdziwe, a to jest taka smutna prawda, ale jest trochę czasu, żeby to jakoś odkręcić, więc. Na koniec dajmy nadzieję właśnie, że dzięki temu, że są ludzie, którzy mnie wspierają, nawet nie mówię o tej zrzutce, mówię o tej mojej ekipie, która jest ze mną przez lata wypróbowana, zaangażowana, ideowa. Myślę, że gdyby nie ta ekipa, no to już bym jakoś tam sobie to odpuszczał, machnął ręką, albo co gorsza, stałbym się takim samym krakierem, jak najbliższe otoczenie. Takiego męcena czy mulawy. Nie chciałbym się takim kimś stać, dzięki temu, że mam tą ekipę, mam posieciowanych ludzi, to oni mnie trzymają na właściwej ścieżce, na właściwym torze. I chcę, żebyście wy, słuchacze, też się tak sieciowali i wspierali siebie wzajemnie i wzajemnie siebie pilnowali, żeby nikomu nie odleciało w stronę karierowiczostwa. Wspierajcie się ekonomicznie, zatrudniajcie się nawzajem, kupujcie od siebie nawzajem. Korzystajcie nawzajem ze swoich usług, swój do swego, po swoje, tak? I tak się wspierajmy. Natomiast piętnujmy każde próby destrukcji, niszczenia, wycinania, destabilizacji naszego wielkiego patriotycznego dzieła, którego część jest z Konfederacji jednak jeszcze, tak? I które wspiera te środowiska, ale które ma pewne określone postulaty. Jeżeli my będziemy podzieleni, no to te postulaty po prostu upadną, a zjednoczona agenda lewicowa będzie dalej szła jak taran i no, miękkie fajki będą się przed nią uginać, płaszczyć i proponować związki partnerskie. No to ja powiem na koniec, że to była najnowsza nadzieja, bo nowa nadzieja się już trochę skończyła, a tą najnowszą nadzieję dawał Paweł Wyżykowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Prawdziwą nadzieję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze proszę o kciuki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wsparcie kanału. Dane oczywiście są w opisie. Numer konta, Buy Coffee, PayPal, co kto chce. I zachęcam Państwa także do odwiedzenia, w opisie filmu jest link do naszego kącika księgarskiego. Też wiele ciekawych pozycji, polecam się zapoznać. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.